Zaczynamy rejs po Dubai Marinie, ale na chwilę przeniesiemy się jeszcze do Dejry na SUP. I przepływamy Abrą na drugą stronę. Oczywiście musieliśmy przepłynąć sobie po kanale Dubai Creek. Jesteśmy na arabskim SUP-u w starej dzielnicy Dubaju. To jest taki inny świat, inny Dubaj. Tutaj taki luksus, przepych, bogactwo, wysokie budynki, a tam już jest taka niższa, typowo arabska zabudowa. Jest taka fajna arabska architektura, taka typowa w starym, typowo arabska w starym stylu. Stare miasto, gdzie trzeba się targować oczywiście, czego ja nie cierpię, no ale taka jest kultura tutaj. Można kupić wiele pamiątek, złota pełno, na każdym kroku jest stoisko ze złotem. Znaleźliśmy ten największy pierścień, który zawiera najwięcej złota i jest wpisany do Księgi Guinnessa. Oczywiście zrobiliśmy sobie tam fotkę, no bo nie można było odpuścić takiej atrakcji. I trzeba było sobie tam pocykać zdjęcia. Ja dobrze się czuję na takich ryneczkach, aczkolwiek nie lubię się targować, ale lubię sobie pooglądać to, co tutaj mają. Zamierzam kupić też jakieś pamiątki. Bardzo mi się tutaj podoba. Jest naprawdę fajny klimat, typowo arabski. A teraz pokażę Wam, co można zobaczyć w Dubaju, wykupując rejs za 100 zł. Zaczynamy rejs po najbardziej luksusowej części Dubaju, po Dubai Marina. Jest to przystań dla jachtów. Tutaj wszystkie jachty zaczynają swój rejs i tutaj kończą swój rejs. Żeby ta przystań powstała, zbudowano dla niej specjalnie taki sztuczny kanał, który ciągnie się przez 3 km, a wzdłuż tego kanału stoją najbardziej okazałe i najwyższe budynki. Super, wyglądają naprawdę super, robią wrażenie. Budynki, biurowce, apartamenty. Najwyższy budynek tutaj na tej przystani w Dubai Marina to Marina 101. Na dole tego budynku jest hotel, a dalej są już apartamenty mieszkalne. Natomiast najwyższy budynek wyłącznie mieszkalny to Princess Tower, budynek wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, bo to jest najwyższy budynek mieszkalny. No takie mamy tutaj okazałości w Dubai Marina. Wiele innych też, między innymi największy diabelski młyn wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Mijamy hotel Atlantis, jeden z najbardziej luksusowych, najdroższych hoteli tutaj w Dubaju i na świecie, myślę. Ten stary, w cudzysłowie, Atlantis jest pięciogwiazdkowy, natomiast teraz pobudowano nowy Atlantis, Atlantis Royal. I to jest hotel sześciogwiazdkowy. Dalej widzimy Burj Al Arab. Jest to siedmiogwiazdkowy hotel z prywatnym lądowiskiem dla helikopterów. I tutaj klientów wożą prywatnymi Rolls-Royce'ami. Także jest to hotel, który robi wrażenie i z zewnątrz, bo w kształcie żagla. No i w środku nie byliśmy, nie wiemy, ale jest naprawdę cudny. Co dalej? Ciekawostką jest również posiadłość Ronaldo na palmie i Beckhama. No i oczywiście posiadłość szejka. Tu jest apartament Ronaldo, który znajduje się na szczycie tego wieżowca. To jest taki penthouse. Beckham ma posiadłość na małej wyspie na palmie. Posiadłość szejka to znaczna część tej palmy. Rejs trwał 1,5 godziny i myślę, że za te 1,5 godziny w tej cenie nie znajdziecie nigdzie lepszej atrakcji. Łódka płynęła dosyć szybko, więc trzeba było się trzymać, bo podskakiwali wszyscy, ale bezpiecznie, nikt za burtę nie wyskoczył, można się nawet poopalać. Ja jestem z tego rejsu bardzo zadowolona i polecam, myślę, że spodoba się Wam. W tej cenie w ogóle możemy znaleźć jeszcze inne atrakcje, tak jak na przykład wycieczkę na pustynię. Wszystko po 100 zł, także naprawdę to nie jest drogo. Teraz
teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy w Dubaju jest drogo czy tanio. Ceny są porównywalne do cen, które są teraz w Polsce. W Polsce zrobiło się drogo, więc te ceny się zrównały z dubajskimi. Powiem tak, na początku robiliśmy zakupy przy hotelowym sklepie i tam było naprawdę bardzo drogo, bo płaciliśmy za jajka 30 zł, parówki 60 zł. To jest naprawdę bardzo drogo, to jest kosmos. Poszliśmy pewnego razu na spacer i odkryliśmy market typu Biedronka u nas na przykład, takie jak u nas Biedronka. I tam było naprawdę tanio. No jajka chyba 15 zł za 30 sztuk, więc to naprawdę nie jest drogo. To myślę, że chyba taniej nawet niż w Polsce. I inne produkty były w podobnych cenach. Prąd jest dużo tańszy niż w Polsce. Dużo tańsze jest paliwo niż w Polsce. Naprawdę kilka razy, kilkakrotnie. Kosztuje chyba 2 zł, nie pamiętam dokładnie. W każdym bądź razie samochody są tutaj tanie. Jeśli chcecie wypożyczyć z wypożyczalni, to polecam, bo nie kosztują drogo. 100 zł kosztuje wynajęcie samochodu na jeden dzień, a tak naprawdę gdybyście chcieli jeździć taksówkami, to wydacie więcej. 3 kursy i wyjdzie ponad 100 zł, także bardziej opłaca się wynająć samochód. Generalnie gdyby ktoś chciał wynajmować mieszkanie w Warszawie i żyć w Warszawie, to wyszłoby go drożej niż życie w Dubaju. W Warszawie, w centrum, z pięknym widokiem, zapłacilibyśmy więcej.